W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy w okolice Janowic Wielkich. Chciałbym Państwu pokazać fragment szlaku do zamku Bolczów. Pod koniec XIV wieku w okolicy Janowic Wielkich został postawiony zamek warowny Bolczów, który obecnie jest jedną z ciekawszych ruin na terenach bliskich Karkonoszy, a w dodatku dostępnych zupełnie bezpłatnie. Do ruin prowadzi pieszy szlak wśród lasu i świeżego powietrza, a w przypadku, gdy dysponujemy czasem i siłami, można kontynuować wycieczkę z Janowic Wielkich przez zamek Bolczów aż do Krzyżnej Góry, z której rozpościera się piękny widok. Mostek przejdę. Walisz po kamyszkach? Czy mostkiem? Na zamku często w sezonie letnim urzęduje młodzież, wykorzystując ruiny jako miejsce biesiad przy ognisku. Dawniej, jeszcze przed II wojną światową, ruiny były nie tylko udostępnione do zwiedzania, ale również specjalnie do tego celu przystosowane. We wnętrzu znajdowała się karczma. Obecnie jedynym śladem dbałości o ruiny jest tablica informacyjna, z której można przeczytać historię zamku. Jak już wspomniałem na początku, przedstawię Państwu tylko fragment tego szlaku. Ponieważ w trakcie naszej wycieczki zmieniła się pogoda, zaczął padać deszcz i gwałtownie zaczęło robić się ciemno. W połowie drogi zrezygnowaliśmy z dalszej wędrówki i zawróciliśmy. I to była bardzo dobra decyzja, ponieważ gdy dotarliśmy z powrotem do samochodu, już mocno padało i zrobiło się prawie ciemno. Musimy wybrać się tam jeszcze kiedyś, innym razem.
Wracamy się, bo zaczął padać deszcz. A tam już takie śliskie kamienie były. A no dosłownie za 15-20 minut może już się zrobić ciemno, więc nie ma co ryzykować. Można sobie zrobić krzywdę. Przyjedziemy tutaj kiedy indziej. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.